Słuchałem fałki 120 wersów. Nie słuchałem kogoś takiego jak fałki. Nawet nie wiem, jak on wygląda tak szczerze. Teraz, raperów jest więcej niż influencerów, i popamiętać ich wszystkich, co graniczy. Z cudem. Poza tym problem polskiego rapu polega na tym, że prawie każdy raper brzmi tak samo. Przynajmniej wielu mainstreamowych raperów brzmi tak samo. Mam wrażenie, że oni są kopiami kopii. Czyli przyjdzie jakiś polski fresh raper, i ten fresh raper to jest ziomek, który kopiuje Stany Zjednoczone, a kolejny raper to jest raper, który kopiuje tego ziomka, który kopiuje Stany Zjednoczone, bo angielskiego nie potrafi. Więc musiał Polaka, który jest z ko skopiować. Ja nie ubię, że fałki taki jest. Powiedziałem, że ogólnie jest taki problem polskiej, problem polskiej sceny hip-hopowej. ja nie znam z tego tytułu też wszystkich raperów, mam gdzieś tam paru swoich ulubionych, ale największą sympatią mimo wszystko obdarzyłem starą scenę rapową, między innymi Eripe, którego może często nie słucham, ale uważam, że jest jednym z bardziej wartościowych raperów paradoksalnie, mówię paradoksalnie, bo można powiedzieć, że on się wywodzi stricte z takiego kontentu bardzo mocno krytycznie nastawionego do całej sceny, ale uważam, że ta krytyka poparta jest dużą dozą logiki i szczerości. A bądźmy szczerzy, to, to może nie da się tego to ująć. Ludzie sobie mam wrażenie, że nie do końca zdają sprawę z tego. Że nie opłaci się koniec końców mówić negatywnie na temat większych od siebie. Tak jak mi się w teorii nie opłaca krytykować większych influencerów, tak samo raperom nie opłaca się krytykować większych raperów. Dlatego że raperzy i influencerzy bardzo często wzajemnie blokują się w różnych kwestiach. I w środowisku influencerskim to jest naprawdę bardzo powszechne, że przykładowo załóżmy, że kto jako mój znajdę za skórę i mamy na przykład ten sam management, i ta osoba, której ja zaszedłem na, za skórę, to powiedzmy zarabia dla agencji 5 razy więcej pieniędzy niż ja. I taka osoba potem dzwoni do, do menadżera i mówi: Ten i ten ma nie dostać współprac, ma nie dostać pieniędzy masz go blokować tu i tu. Albo przykładowo załóżmy, nie wiem, jest taka opcja, że ktoś by gdzieś chciał cię zatrudnić i jest właśnie takie gra na emocjach na zasadzie, jak weźmiecie jego, to ja będę o was mówił negatywnie. Więc tu tak w sieci influencerskim i raporowym jest tak, że ludzie wzajemnie sobie dołki kopią w momencie, w którym ktoś się na ich temat jakoś przychylnie nie wypowiada. Plus jest taki, że ja mam na tyle niewiele współprac, że mnie ciężko blokować. <laughs> No. Ogólnie bardzo dziwny wątek mi dzisiaj wpadł yy, na Twitterze. A akurat zabawna gra słów wyszła, bo wątek od wątora. Nie wiem na ile to jest zgodne z prawdą i, i na ile się może o tym posiłkować, no ale podejrzewam, że chłop zrobił research, więc yy, uznaje to za pewnik. I, i, I teraz tak, nie wiem czy z tym postem się spotkaliście, ale ten post brzmi następująco. Koniec samowolki influencerów. Co drogą nie wiem co autor ma na myśli mówiąc o samowolce influencerów, bo nie wiem w jaki sposób influencerzy wykazywali samowolkę. Wydaje mi się, że każdy z nas, yy, jeżeli komuś nie podlega, to powinien mieć prawo robić co chce. Ja mogę nie mieć samowolki w momencie, w którym zatrudnia mnie przykładowo mm, pracodawca, nie? Czyli ja idę do sklepu, pracuję sobie w tym sklepie, załóżmy sprzedaję produkty. Więc dla mnie oczywistym jest, że muszę tyle i tyle godzin poświęcać na poszczególne obowiązki, bo za to dostaję wynagrodzenie i to jest OK. Podajemy sobie ręce, podpisujemy umowy, ja dostaję pieniądze za określone, za określone działania, tak? No dziwne by było, gdybym robił co chcę w tym sklepie, bo nie byłoby przyczyn do tego, żebym dostał wynagrodzenie. Więc można powiedzieć, że w takiej pracy nie ma specjalnie za dużo samowolki, No. No i też często niestety nie ma gdzieś tam możliwości, żeby jakieś innowacje własne wprowadzać. Masz napisany plan, którego masz się trzymać. No ale nieważne. I teraz tak, bo ja już to czytałem, więc wyprzedzam pewne fakty, więc może najpierw to przeczytam i się do tego odniesiemy wspólnie. Zostaną postawieni przez branżę do pionu, bo odpływ gotówki po Pandora Gate jest zbyt duży. I teraz pytanie brzmi, bo nie do końca to rozumiem. Oh, go przesyła kto dwa ma to pro prowadzić do pionu? J Jaka organizacja? I, i, I teraz taka, taka ciekawostka. Ja y, w momencie, w którym Wybuchła Pandora Gate. Jedna z pierwszych rzeczy, może nie pierwszych, my bardziej ostatnich, bo to było dzień przed planowaną publikacją Konopskiego. Zadzwoniłem do menadżera i zapytałem go, jak wygląda teraz branża od wewnątrz, bo ja i Konopski mamy tego samego menadżera, to jest jeden z większych menadżerów na, jak nie największy menadżer tak naprawdę, chyba największy menadżer na polskiej scenie, ma pod sobą największą ilość twórców. Dodzwoniłem do niego i zapytałem właściwie, jak wygląda yy, teraz branża od wewnątrz, nie? jeżeli chodzi o gdzieś tam przepływ gotówki i chęć prowadzenia współpracy z influencerami, bo nie ukrywam, że obawiałem się tego, że Pandora Gate biznes. No ale z drugiej strony ja miałem takie ambiwalentne podejście, bo z jednej strony byłem przekonany, że to może biznes zakopać, ale z drugiej strony myślałem sobie, kurczę, no ale internet teraz podobno, podobno jest jednym, jedną z najbardziej upłacalnych gałęzi do inwestycji, że ta przestrzeń influencerska, czy to jest Twitch, czy to jest YouTube, faktycznie przynosi realne i bardzo dobre zyski poszczególnym firmom, które decydują się na współpracę w zakresie właśnie reklamowania swoich produktów. No i nie ukrywam, że ten menadżer wyraził właśnie wysokie zaniepokojenie, powiedział, że dostał dużo, dużo, mailów, że faktycznie maili, że faktycznie bardzo dużo, bardzo dużo współprac zostało zamrożonych, dlatego że firmy stwierdziły, że muszą poczekać na wyjaśnienie spraw. Ale nie wiem, czy w tym zakresie się przypadkiem coś już nie zmieniło i czy przypadkiem nie jest tak, że te firmy już zmieniły, że tak powiem taktykę, jak zobaczyły, że może to źle zabrzmi, no ale no, no biznesowo tak to trochę wygląda, że ten taki już największy syf opadł. Bo ja przykładowo dostałem, i to się rzadko u mnie zdarza, to wystarczy pośledzić mój kanał, żeby to wiedzieć. Ja dostałem na ten miesiąc propozycję dwóch współprac. Więc jak na mój kanał, to, 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 to dużo, nie? Dwie współprace w miesiącu. Więc wydaje mi się, że jednak jeszcze firmy wróciły do inwestycji w przestrzeni internetowej. Ale okej, okay, czytając dalej. Ludzie, którzy stworzyli rekomendacje dotyczące oznaczenia reklam sieci, pracują nad kolejnym takim dokumentem. I, i, I teraz pytanie, o co chodzi? Czy chodzi o. No bo, no bo kto tak naprawdę stworzył rekomendacje dotyczącą oznaczania reklam sieci? What? Włokik, tak? Włokik. Ale okej, okay, bo teraz do czego, do czego zmierzam, bo o ile ten, ten ruch u okik był bardzo dobry i ja uważam, że to jest po prostu rzetelne, ja też uważam, że u w ostatnim czasie naprawdę podjął bardzo dużo szereg dobrych ruchów, nie tylko w internecie, ale ogólnie, bo jak sobie na przykład zobaczycie, jak wygląda dzisiaj informowanie w sklepach na temat potencjalnych zniżek, to on jest bardzo jasny, przejrzysty i tam nie ma miejsca na oszustwa i to jest super, nie? Czyli przykładowo wchodzisz do sklepu i widzisz yy, adnotację, że ten produkt jest przeceniony i dzisiaj... Kosztuje 400 zł, ale niżej widej adnotacja, że najniższa cena tego produktu w tym miesiącu wynosiła 340. I nagle już wiesz, że ta promocja wcale nie jest taka korzystna i być może warto poczekać kolejny miesiąc, jak może się wstrzymać z zakupem, bo kupisz to taniej. Albo jest to sygnał dla Ciebie, że w internecie być może ten przedmiot kupisz dużo taniej. Więc uważam, że tego typu działa działania u Okiku są zajebiste dla nas, jako dla konsumentów, może dla firm mniej korzystne, ale nie oszukujmy się, firmy w dużej mierze bazowały na Naiwności można powiedzieć, że był, by było to swego rodzaju kłamstwo. No było to takie wprowadzanie w błąd konsumenta w bardzo nieczysty sposób, więc ja uważam, że ogólnie szereg gdzieś tam zmian, które w ostatnim czasie wprowadził, w ostatnim roku właśnie wprowadził, to one są warte pochwały. Ale to, co tutaj przeczytałem, to mnie na przykład mocno zaniepokoiło, bo to wygląda jak już taka nadmierna cenzura i, 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 i totalne podleganie systemowi. No bo teraz widzimy adnotacje 2 na 3. Między innymi biała lista, którzy będą polecani klientom do współpracy. Kodeks etyki, którego mają się trzymać same agencje influencer marketingu. Czyli w takim najprostszym tłumaczeniu Łokik, jeżeli dobrze rozumiem ten post oczywiście, też najmądrzejszy nie jestem, jak ktoś wie, wie lepiej może sprostować. Łokik będzie nakładał presję, to dyrektywa omnibus, to nie Łokik. Okej, okay, okej, okay, no to nie posługujmy się tak, to, to może inaczej. Jak tutaj jest jakaś niejasność, to inaczej sformułować sformu trzeba zdanie. Ktoś będzie nakładał presję na management, żeby ten dawał współpracę poszczególnym twórcom. I teraz pytanie brzmi, na jakiej zasadzie, na jakiej zasadzie i, i, i pod, pod jakim prawem ktoś ma decydować na temat tego, bo tak to właśnie wygląda, czy ty jesteś godny zarabiania pieniędzy? Na jakiej podstawie ktoś chce pozbawić kogoś możliwości zarabiania pieniędzy? I jak to można inaczej nazwać, jeżeli nie założeniem kajdanek na ręce? Gdzie tak naprawdę i to też warto podkreślić. Mówię to jako osoba z wewnątrz, więc gdzieś tam mam yy, realne informacje na temat tego jak to wygląda. Możecie mi wierzyć, że rynek sam bardzo dobrze to definiuje. To znaczy, twórcy, którzy nie cieszą się najlepszą opinią w internecie, zarabiają dużo mniejsze pieniądze od tych, którzy mają wyrobiony dobry PR. Rozumiecie? I oczywiście nie jest to w żaden sposób regulowane prawnie, ale jest to regulowane poprzez gdzieś tam preferencje rynku. Oczywistym i normalnym jest, że w momencie w, którym, w momencie, w którym jest duża firma i ona chce zrobić jakąś reklamę, to jej bardzo zależy na tym żeby twarzą tej firmy czy osobą polecającą ich produkty była osoba godna zaufania, osoba, która ma dobrą opinię. Bo jeżeli nagle by się okazało, że produkty danej firmy promuje na przykład homofob, to osoby ze środowiska LGBT i nie tylko, zrobiłyby wielką nagonkę nie tylko na tego twórcę, ale również na firmę, więc firmy się tego wystrzegają i firmy już naprawdę są bardzo dobrze zaznajomione z tym yy, rynkiem marketingowym, internetowym. I one naprawdę skrupulatnie dobierają sobie poszczególnych twórców, którzy nadają się do danej kampanii. Naprawdę rynek samoistnie pod tym kątem działa właściwie. I możecie mi wierzyć, bo to jest bardzo proste do obserwacji, właśnie tak jak powiedziałem Wam. Ja siedzę wewnątrz tej kulki i widzę, co tam się dzieje. Osoby, które nie mają najlepszego PR-u, mają naprawdę olbrzymi problem z pozyskaniem sponsorów. I nie chodzi tutaj tylko o takich sponsorów bardzo dużych, typu McDonald's, Coca-Cola, Fanta Sprite itd. Ale nawet te mniejsze firmy nie bardzo chcą współpracować z tymi influencerami. Wyjątkiem od tego są przede wszystkim jakieś gry komputerowe, którym wszystko jest jedno. Dla nich ważne jest to, żeby dotrzeć do klienta i one też najczęściej nie mają aż tak potężnego budżetu, żeby iść w jakieś duże kampanie. Więc prawda jest taka, że już teraz możemy mówić o tym, że jest jakaś niepisana lista, jakaś niepisana blacklista, o może w ten sposób. Że już teraz mamy do czynienia z twórcami, którzy współprac albo nie dostają, albo dostają bardzo mało, bądź ewentualnie dostają dużo niższe stawki. Przez to, że ich PR nie cieszy się największym uznaniem. I teraz tak, trzecia anotacja brzmi tak. Dokument ma odciąć od kasy toksycznych, nieodpowiednich twórców. I patrzcie, jak, jak, bardzo, jak bardzo z dużym zagrożeniem to się wiąże. No bo na jakiej podstawie, na jakiej podstawie jakiś pan siedzący w komisji może określić, czy ty zasługujesz na to, żeby zarobić pieniądze, czy nie zasługujesz. I powiedzcie mi szczerze, abstrahując od tego, czy lubicie influencerów czy nie, ale po prostu z punktu widzenia stricte takiej wolności człowieczeństwa, czy uważacie, że jest to normalne i fair? Że ktoś ma taką władzę, że ma prawo mówić ty zarobisz, ty zarobisz, ciebie nie lubimy i ty nie zarobisz. No bo teraz pytanie brzmi: jakie będą kryteria, którymi będzie się kierowała ów komisja wobec tego, żeby wyłonić osoby, które mogą zarobić pieniądze, albo te, które nie mogą zarobić pieniędzy? W jaki sposób definiuje się toksycznego twórcę? Czy toksycznym twórcą jest osoba, która codziennie pije na umór i bije matkę? Czy może toksycznym twórcą jest osoba, która krytykuje rzeczy, której tej osobie nie jest na rękę, żeby krytykowała? Czy może toksycznym twórcą jest osoba, która przeklina? Czy może toksyczną osobą jest ktoś, kto posuwa się do czarnego humoru? No moim zdaniem to naprawdę jest atak, to jest naprawdę atak na wolność i to taki bardzo poważny. Poza tym też warto zaznaczyć jeden aspekt, istotny aspekt tym wszystkim, że twórców na polskim YouTubie, a właściwie nawet nie na YouTubie, a w przestrzeni ogólnie internetowej, bo mamy twórców, którzy zarabiają tylko z Instagrama, mamy takich, którzy zarabiają z YouTube'a, mamy takich, którzy zarabiają na przykład z Twitch'a. I teraz pytanie brzmi: teraz pytanie brzmi: to, i w jaki sposób jest w stanie przefiltrować? Wszystkich twórców i zdefiniować kto z nich ma prawo zarabiać pieniądze. Kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć zamysłu, który tutaj się pojawił. Nikt nikomu nie zabroni, po prostu agencje będą rekomendowały daną pulę influencerów. Wiesz co, no, to bardzo ładnie brzmi, ale nie do końca tak to wygląda. Dobra, Mela. dalej stąd kółko, dzięko pielona, i stąd kółka pisać głupoty gdzie indziej. Szmato ruda. No i chyba po tej wypowiedzi jestem toksyczna, nam tu to w No i właśnie to jest ten problem, że przyjdzie taka, taka zakała. Taki, taki koleś, który kwa, zamiast prześcierpę, to wyszedł przez dupę i będzie cię kurwa tekstami, spamując średnio co 20 sekund. Chłopie, weź se kwa, książkę do ręki, przeczytaj przynajmniej 4 zdania i naucz się większej puli słów niż kwa, 3 rzeczy, które powtarzasz na krzyż. Naprawdę, ja mam naprawdę olbrzymią kwa, tolerancję. Ja jestem w stanie wytolerować prawie wszystko. Prawie wszystko, kwa. Dla mnie mógłbyś nawet chodzić na co dzień w stroju kąpielowym i mówić, że jesteś kurwa delfinem. Mam to w kwa, ale nie mam tolerancji na skrajną głupotę. No, nienawi no nienawidzę, k. Nienawidzę idiotów. Nie, bo wiecie co, naprawdę to. Ja, ja nie wiem dlaczego nie ma takiej świadomości tego, że osoby, które są naprawdę skrajnie głupie, to jest największy hamulcowy rozwoju wszelakiego w na naszym świecie. Gospodarki zwłaszcza. Bo dziwnym trafem, skrajni idioci to delikwenci, którzy żyją z zasiłków często. Samych zasiłków, bo im się robić niczego nie chce. I okej, okay, ja też jestem leniwą. K*** i mi się niewiele chce robić, ale chociaż niszę znalazłem i potrafię żebrać w internecie. Przynajmniej państwa nie okradam, tylko widzów. Pa paradoksalnie, to, to ma bardzo dużo na rzeczy. No bo słuchajcie, rzekomo, rzekomo, bo ja nie wiem czy to jest sprawdzę, co są gdzieś tam informacje podane, ale ja ich nie widziałem nigdzie niż na Twitterze. I teraz tak, i teraz tak. Spójrzmy na Stewarta i zadajmy sobie kluczowe pytanie. Czy Stewart był osobą, która miałaby chociaż cień szansy, cień szansy nie znaleźć się na tej white liście. Odpowiedź brzmi nie, a nie. Dlatego, że żadne zachowania Stewarda w stronie internetowej nie mogły wskazywać na to, że mógł to być pato zero sygnałów. Więc ja nie widzę konekcji między tymi dwoma rzeczami. Ja zaraz wiem, że pojawi się argument, ale to to by wywołało takie następstwa. Ale po co? Przecież to jest wysoce nielogiczne. Poza tym osoba, która dopuściłaby się czynów, tak jak człowiek tutaj wyżej wymieniony, czy też pokazany na grafice, to i tak może zapomnieć o zarabianiu pieniędzy, dlatego że jeżeli domysły, czy gdzieś tam, może bardziej zarzuty się potwierdzą, to jedyne co on może zarobić, to kusta do dupy w więzieniu. Po tym to też jest taki temat bardzo, bardzo, bardzo rozległy, bo też warto zadać pytanie, na jakiej podstawie. Przede wszystkim czy powinniśmy, to jest pytanie kluczowe i Z mojej strony odpowiedź brzmi kategoryczne nie Czy powinniśmy oceniać twórcę na podstawie jego życia prywatnego Czy na podstawie tylko stricte kontentu umieszczanego w przestrzeni internetowej Ja uważam, że nie powinniśmy oceniać twórcy z punktu widzenia prywatnego życia Bo jeżeli, jeżeli dany twórca tworzy na co dzień treści, przykładowo dla dzieci Ale codziennie wieczorem pozwala sobie na to, żeby pół litra wódki, zagryźć to wszystko potężnym wciągnięciem k***y i wy***aniem jakiejś k***y z Roksy za pieniądze, to czy znaczy, że jest złym człowiekiem i nie ma prawa zarabiać? To znaczy, że jest patologiczny? No dlaczego? Gdzie to w tym też jest bardzo przeolbrzymia hipokryzja, bo ja na przykład jestem osobą, która nie zażywa na ale też jestem starszym obserwatorem i nie da się ukryć, że na przykład na rynku wrocławskim wieczorami ciężko jest nie zauważyć na p***anych jak ludzi naprawdę. Jest ich co nie miara. No i co? I takie osoby, które same kują na potęgę, będą mówić komuś, że ktoś nie ma prawa zarabiać, bo ci i tego typu, że wiesz o co chodzi. Wiadomo, że teraz w takie skrajności uderzam, ale mam wrażenie, że trochę w tym kierunku to wszystko to idzie, to jest takie wszystko sztuczne i na siłę szyte, że, że ciężko się pod tym podpisać. To po prostu wzbudza zażenowanie. I, I padło pytanie na czacie. Czy ja jako przedsiębiorca chciałbym, żeby mój produkt reklamowała osoba z wyrokami? Kolego drogi. Po pierwsze, to, że ktoś miał wyroki, to nie znaczy, że nie mógł przewartościować swojego życia i dodać coś panie ale to jest populistyczne. Populistyczne jest. Pier Ktoś jest populistą, od tego zacznijmy. Dzisiaj nie ma większego populizmu niż nazywanie kogoś populistą. To jest naprawdę najchętniej. Ku... Narzucane hasło Ever, mam wrażenie. Ale jeżeli będziemy szli logiką, że jeżeli ktoś dopuścił się w swoim życiu przestępstwa, czy przestępstw, nawet szeregu przestępstw, i wyjdzie z więzienia i nie ma prawa powrócić do normalności, to nie możemy wymagać tego, że ta osoba przewartościuje swoje życie. Jak ma zadziałać resocjalizacja, jeżeli ktoś wraca do społeczeństwa, bo przykładowo coś kiedyś ukradł i nie może dostać żadnej pracy, bo ma, ma łatkę złodzieja? Tak. Że ukradł. Tak, super, że został ukarany. Sam gardza z łodziejami. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie okradł, a zdarzało się. Ale to nie znaczy, że taka osoba powinna być totalnie wyklęta, bo jeżeli, jeżeli będziemy wyklinać te osoby, to one będą wracały do swoich korzeni, bo w jakimś stopniu też nie będą miały wyboru, jakkolwiek ktoś źle brzmi, bo inaczej nie zarobią. No po to, po to właśnie jest ten system napisany, żeby miał ręce i nogi, i żeby właśnie nie dochodziło do takiej skrajności. Poza tym uważam, że w gestii przedsiębiorcy jest, żeby zatrudnić odpowiedni research team, i tak to działa w każdej firmie właściwie, że to nie wygląda w ten sposób, bo to trzeba mieć tego świadomość, nie? No, ja mówię tak, osoba z wewnątrz. Mam jakieś pojęcie na, na tym punkcie, bo rozmawiam z menadżerem i wiem, jakie są kryteria wyborów poszczególnych twórców do kampanii, na przykład. Po pierwsze, ważnym kryterium jest to, jak ta osoba sprzedaje. To znaczy, jeżeli ja wrzucę sobie reklamę na mój kanał i nagle się okazuje, że wy, widzowie, nie jesteście w ogóle zaangażowani, i w ogóle nie korzystacie z linków, które promuję, to oczywistym jest, że zapomnę o kolejnej współpracy, bo jestem nierentowny. Nie ma sensu pchać we mnie pieniędzy, bo ja tylko je przejadam, a nie daję niczego w zamian. To jest jedno z kryterium, to, to jest raczej oczywiste, ale drugim kryterium jest to, jak ta osoba jest postrzegana, jakie treści publikuje. Więc każda tak naprawdę, tak naprawdę każda osoba, każda firma ma zatrudniony research team, i oni wybierają sobie sami poszczególnych twórców do współpracy. Agencja wysyła listę, przykładowo wysyła listę, nie wiem, 20 influencerów w ramach proponowania współpracy. I siedzi sobie potem Ziomek z tej, z tej firmy, przegląda te profile i wybiera poszczególne osoby, z którymi ma ochotę podjąć współpracę. To nie działa w ten sposób, że Zresztą z zasług menadżera tak wynika, że leci pula pieniędzy. Przykładowo, nie wiem, jakaś firma przeznacza sobie milion złotych na reklamę, i siedzi sobie agencja i mówi: Dobra, to ja ten milion sobie rozdysponuję tak jak będę chciał. Temu zapłacę 20 tysięcy, temu 5, temu 50. Nie, to wszystko musi być zaklepane. I uważam, że tak powinna działać każda, każda firma prywatna. I taka ciekawostka. Dlaczego warto bardzo posiadać agencję? No, oczywiście to wiąże się z olbrzymim nakładem finansowym i podejrzewam przede wszystkim takim najważniejszym em, powodem wejścia jest to, żeby mieć bazę klientów już wyrobioną, bo bez tej bazy klientów utopisz pieniądze, ale agencje potrafią zabierać nawet 50% ze współpracy, więc to jest naprawdę dobry biznes.